Rok 2022 był pełen świetnych tytułów, które warto znać. Przedstawię Wam więc te, które absolutnie skradły moje serce. Zapraszam. Cześć, nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał Okiem Deva. Nie przedłużając, przedstawiam Wam listę 10 najlepszych, moim zdaniem, tytułów, które zagrałem w tym roku. Nie są to tytuły zazwyczaj najwyżej oceniane, niektóre są. Nie wszystkie są absolutnie najlepsze w każdym rankingu. To po prostu lista gier, które nie zawiodły mnie w żaden sposób lub pozytywnie zaskoczyły. Lista nie jest żadnym rankingiem swego rodzaju, stąd prezentuję je po prostu w ciągu chronologicznym. Tak więc idąc od początku, Horizon Forbidden West na PlayStation 4 i 5, wydano 18 lutego 2022 roku i tutaj deweloperem jest Guerrilla Games, wydawcą Sony. Z zalet to absolutny benchmark technologiczny, jak dla mnie to jest gra, która pokazuje, jak powinny wyglądać next genowe gry. Grafika jest świetna, animacja płynna, jest piękny, taki soczysty świat. Po prostu pod wieloma względami gra potrafi naprawdę zachwycić. Natomiast z wad absolutnie słabo, jest tam bardzo słaba miejscami, UI jest bardzo przesycony, jest zbyt dużo informacji, które chyba nie wszędzie można wyłączyć, a szkoda. Dodatkowo jeszcze Sony obiecały jako jedna z niewielu gier, że będą miały darmowy upgrade z PlayStation 4 do PlayStation 5, z czego bardzo mocno zawile to wyglądało w sklepie PlayStation Store, więc tutaj zwad na pewno duże wprowadzenie klientów w błąd, które uważam za bardzo nieuczciwą praktykę i powinno zostać lepiej rozwiązane. Natomiast generalnie to jest gra, przy której absolutnie świetnie się bawiłem. Idąc dalej, Elden Ring. Na PC-ta, PlayStation 4, PlayStation 5 i oba Xboxy. 25 lutego została gra wydana od From Software, Namco Bandai było wydawcą. No i tutaj oczywiście mamy tajemniczy, niesamowity świat, spowity świetną narracją. Mamy niesamowity design tego wszystkiego. Jeżeli widzieliście, albo będziecie mieli, albo kupiliście, warto naprawdę kupić artbooka z tej gry. Niesamowite pomysły, niesamowita pieczołowitość po prostu tego wszystkiego. Dodatkowo gameplay, no, Soulsborne'owy, ale dodatkowo wzbogacone o taką eksplorację przypominającą trochę Zelda Breath of the Wild. Mamy tutaj taki vibe, że jednocześnie mamy te wszystkie najlepsze elementy właśnie Soulsborne'ów, a jednocześnie możemy dawkować sobie tą grę jak chcemy. Możemy iść w stronę fabuły, możemy sobie zwiedzać poszczególne drobne lochy i próbować pokonać tamtejszych bossów. Naprawdę gra pod wieloma względami jest rewelacyjna. Nie bez powodu została grą roku, chociaż tutaj bym się troszeczkę nie zgodził, natomiast no absolutnie tytuł wart poznania. Zwad, no to oczywiście jak zwykle. Masa wpadek technicznych, mamy problem z obsługą sieciową, problem z bezpieczeństwem gry w sieci, zwłaszcza na PC-ta. Technologicznie grafika odstaje od standardu, zwłaszcza jeżeli chodzi o next geny. No i są problemy ze sterowaniem, chociażby z autonaprowadzaniem, mamy dużo bugów. Wciąż nie przesłoniło to całości odbioru. Idąc dalej, Tunic na praktycznie wszystkie platformy. 16 marca gra stworzona przez Andrew Soldice'a, czyli Tunic Team. Wydawcą jest Finji. Zalet, no to jest taka izometryczna, klasyczna Legend of Zelda, ale ładniejsza, bardziej złożona, troszeczkę trudniejsza, ale no właśnie przez to zwad jest nieco frustrująca miejscami, może mieć wrażenie takiej rozwleczonej pod koniec. Wciąż tytuł absolutnie wart poznania, zwłaszcza że jest na Xbox Game Pass. Idąc dalej, 10 czerwca wyszła gra Cult of the Lamb, też na wszystkie platformy. Deweloperem jest Massive Monster, wydawcą Devolver Digital i tutaj mamy świetną grafikę 2D przypominającą nieco Don't Starve. Mamy udaną mieszankę sprawdzonych rozwiązań, czyli mamy rozbudowę wioski, hodowlę,
pozyskiwanie wyznawców przez rozmowę z postaciami, mamy walkę eksploracyjną troszeczkę przypominającą takie eksplorowanie dungeonów, kill roomów a la Binding of Isaac. Naprawdę masa jest tam elementów, które po prostu dobrze się ze sobą zgrywają. Jest to wszystko okraszone bardzo ładną grafiką, także zdecydowanie jest to tytuł wart poznania. I z wad oczywiście mamy, tak jak w większości tego typu gier, trochę grindu, może się szybko znudzić, bo te elementy narastają, nowe elementy gameplay narastają stosunkowo szybko i tak od połowy gry to już w zasadzie tylko jedziemy na znanej mechanice. Mamy tylko, powiedzmy, jakieś tam dodatki. Nie jest to jakby prowadzone równomiernie przez całą grę, ale też trudno w tego typu rozgrywce. Mamy tylko po prostu rosnący poziom trudności przeciwników. Stąd mamy wrażenie wtórności wciąż. Gra jest świetna. Kolejny tytuł, który mnie bardzo pozytywnie zaskoczył, to Neon White na PC-ta, obie platformy PlayStation i Switcha, 16 czerwca. Gra stworzona przez Bena Esposito, czyli Angel Matrix, wydana przez Annapurna Interactive. Tutaj mamy w zasadzie raj dla speedrunnerów. Jesteśmy demonem, który jest w niebie, strzela do aniołów. Tak to chyba wygląda. I mamy poza trybem FPP bardzo szybkim, przypominającym nieco Ghost Runnera od One More Level, mamy system oparty na kartach, gdzie po jednej stronie karty mamy broń, po drugiej stronie mamy jakąś supermoc i musimy szybko decydować o tym, czego użyjemy w danej sytuacji, żeby przeskoczyć dalej. Gra jest niesamowicie oryginalna, niesamowicie szybka. Jeżeli ktoś lubi tego typu tytuły, absolutnie warto. Zwadno to jest krótka, fabuła jest tam mało istotna, stąd ledwo się klei, no nie jest też dla każdego. Wciąż, jeżeli ktoś chce zagrać coś oryginalnego, zdecydowanie warto poświęcić temu czas. Dalej, 29 lipca, Xenoblade Chronicles 3. Wydawca tutaj jest Nintendo oczywiście, bo to jest gra na Switcha i deweloperem jest Monolith Soft. Z zalet, no to jest to jak dla mnie absolutnie największy amalgamat najlepszych rozwiązań systemowych, jakie możemy spotkać w JRPG-ach. Mamy wielki świat do eksploracji, technicznie bardzo dobra, jak na bardzo leciwą konsolę. Wciąż gra potrafi zachwycić i zachwyca w zasadzie do końca. Non-stop pojawia się coś nowego. W tej grze możemy spędzić ponad 100 godzin, a dalej poznać jakiś nowy element systemowy. Naprawdę pod tym kątem, jeżeli zależy nam na takim przeliczniku czasu a kasy, to jest najlepsza wartość co do zapłaconych pieniędzy za pojedynczą grę. Z wad oczywiście, jak każde JRPG, okropny grind, średnia fabuła, troszeczkę już jest to tempo wytracane pod koniec gry, zwłaszcza jeżeli bardzo mocno liżemy ściany, że tak powiem, no to pod koniec gry sama walka z bossem jest mało wymagająca, ale z kolei mamy wtedy masę bossów dodatkowych, które właśnie stanowią to właściwe wyzwanie, stąd zdecydowanie warto poświęcić tej grze czas. Kolejna gra 13 września została wydana na PC-ta, obie konsole Sony i obie konsole Microsoftu. Jest to Metal Hellsinger. Dodatkowo jest dostępna na Xbox Game Pass, więc warto póki tam jest. Deweloperem jest The Outsiders, wydawcą Funcom. No jest to strzelanina przypominająca Duma, której dodatkowym elementem jest to, że musimy atakować przeciwników do rytmu. Gra ma świetną, płynną animację, bardzo dobrą grafikę. Nie jest to oczywiście poziom gry i software, wciąż jest bardzo dobrze. Gra ma bardzo szybki, responsywny gameplay i absolutnie rewelacyjną ścieżkę dźwiękową napisaną specjalnie dla gry. Pośród artystów, którzy stworzyli muzykę do tej gry, jest Tatiana Szmajluk z Ginger, Serge Tankian z System of the Down, Randy Blythe z Lamb of God, czy Alisa Whiteglass z Arch Enemy. I wiele innych artystów, o ile dobrze kojarzę, tam jest kilkanaście ścieżek dźwiękowych, a dodatkowo jeszcze pojawią się nowe. Jest krótka, jest intensywna, ale jest krótka. Gameplayowo jest oczywiście wtórna, no bo nie poznajemy zbyt wielu nowych mechanik, tylko my rośniemy jakby, my uczymy się grać właściwie w tą grę. Wciąż
jestem po prostu nią absolutnie zachwycony. Jak dla mnie to ta gra powinna dostać najlepszą muzykę na Game Awards, ale z tego co widziałem na wielu plebiscytach właśnie jest bardzo wysoko oceniana, tak więc warto. Idąc dalej, chyba największy szał tego roku, jeżeli chodzi o takie drobne indyczki. Tutaj 20 października została wydana Vampire Survivors na PC-ta, Xboxa i mobile. Deweloperem i wydawcą jest Punkle. To jest gra chyba stworzona przez jednego gościa, który zrobił w zasadzie taką czystą pixelartową naparzankę, po prostu tam w zasadzie chodzimy, tylko trzymamy guzik ataku, żeby strzelać do wampirów, walczymy z hordami przeciwników, gra wygląda absolutnie tragicznie, ale no jest, nie jest dla każdego, ale potrafi naprawdę wciągnąć. Ponoć sam Phil Spencer spędził w niej kilkadziesiąt godzin w tym roku, więc no każdy się ją zachwyca i z tego co widzę, patrząc na kierunek rynku, wiele deweloperów teraz próbuje to powielić w różnych formach, z ładniejszą grafiką, w 3D i tak dalej, także wydaje mi się, że tutaj będzie w ogóle jakby start nowego gatunku, stąd warto obserwować i warto się przekonać, grając w tą grę samemu, bo tutaj naprawdę clue leży w samej prostocie, a gra potrafi naprawdę zachwycić. Jest super tania, na Steamie możecie ją kupić za jakieś 3 dolary, a dodatkowo jest jeszcze na Xbox Game Pass, także w ramach po prostu abonamentu możecie sobie ją ograć za darmo, a myślę, że warto. Idąc dalej, 28 października Bayonetta 3 na Nintendo Switcha, developer Platinum Games, wydawca Nintendo. Zalet, oczywiście szybka, płynna akcja, coś dla fanów Devil May Cry, ja to nazywam całą serię Bayonetta Devil May Cry dla fetyszystów, rozbudowane uniwersum, nowe tryby, nowe postaci do ogrania, jest to wszystko bardzo barwne i ciekawe, natomiast niestety technologicznie zacofane, jest tam chaos związany z nowymi mechanikami walki, Enviro jest tragicznie biedne wciąż. Jeżeli ktoś lubi bardzo płynną i szybką akcję, to jest gra dla Was, absolutnie warto się z tą grą zapoznać. Następnie oczywiście moja, w zasadzie można powiedzieć, jeżeli chodzi o AAA gra roku, czyli God of War Ragnarok na obie konsole Sony. 9 listopada została wydana, twórcą jest ekipa Santa Monica Studio, wydawcą Sony. I tutaj mamy niesamowite filmowe doświadczenie, absolutnie przepiękną grafikę, świetny gameplay, świetne animacje, świetne prowadzenie w ogóle kamery i postaci, ale mało innowacji, jest to bardzo bezpieczna kontynuacja historii z poprzedniej części, jest to po prostu rozbudowanie świata, jest znaczne rozbudowanie świata, można powiedzieć, przez co niektórzy zarzucają, że jest zbyt rozciągnięte i w zasadzie można było z tego zrobić kolejne dwie części gry. Wciąż jest to doświadczenie niesamowite, jeżeli chodzi o AAA, no to obok Horizona to są dwie najbardziej dopracowane, najdoskonalsze technicznie gry tego roku, tak przynajmniej w mojej opinii. No i na koniec mały bonus, bo ten tytuł skradł moje serce na początku tego roku. Nie jest to absolutnie doskonała gra, ale zapewniła mi masę zabawy ze względu na swój humor. To Nobody Saves the World, praktycznie na każdą platformę. Gra wydana 18 stycznia przez Drinkbox Studios. I tutaj mamy wielki świat, uroczą grafikę, świetny humor, świetny system polegający na metamorfozach, że gdy levelujemy, bo to jest taki połączenie dungeon crawlera z naparzanką, z różnymi mocami. Mamy kilkadziesiąt klas postaci i w zasadzie istotą jest tutaj, żeby dopasować dobór postaci do tego, czego będziemy potrzebować w danym dungeonie. Każda z postaci ma ileś leveli, ileś specjali i możemy to jeszcze łączyć w bardzo ciekawym systemie, powiedzmy, craftingu skilli. Jeżeli ktoś szuka czegoś innego, ale czegoś takiego przyjemnego do pogrania na parę minut w różnych krótkich sesjach, naprawdę wydaje mi się, że absolutnie warto. Gra jest dostępna na Xbox Game Pass. Jedyne, co jest tam upierdliwe, to jest grind. Czasami taka toporność, że jeżeli źle sobie dobierzemy
postać, no to musimy zrestartować sobie ten dungeon i zagrać kimś innym. Jeżeli akurat mamy źle wyekspioną postać, no to musimy chwilę połazić po świecie, żeby nabić sobie punkty. Wciąż, no i fabuła, fabuła jest dość prosta, ale humor, powiedzmy, w tej grze nadrabia dużo. Tak więc myślę, że będziecie zadowoleni, jeżeli potrzebujecie prostej, nieskomplikowanej, a bardzo przyjemnej rozgrywki. I cóż, w tym roku powstało multum doskonałych gier, które nie przedstawiłem na powyższej liście. Stąd pragnę tylko wymienić kilka, które również nie powinny umknąć waszej uwadze. I jest to Pentiment, też w Xbox Game Pass, Sifu, Roller Drone, Immortality i Mario & Rabbids Sparks of Hope. I tak, jest to pierwszy z materiałów podsumowujących ten rok. Listę gier znajdziecie w opisie materiału. Moje nagrania znajdziecie również na wszystkich popularnych platformach podcastowych, wpisując Okiem Deva. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania, udostępniania materiału dalej. Napiszcie również swoje typy na najlepsze gry tego roku, w co graliście, co wam przyniosło najwięcej radości. A tymczasem życzę wam solidnej dawki popkulturowej i spojrzenia na gry Okiem Deva.